Wsparcie psychiczne jest w centrum naszych działań już od kilku lat. To, czym chcemy się dzisiaj pochwalić, to takie działania miękkie, działania, które pokazują i uczą młodzież, jak radzić sobie ze stresem, jak odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości, która jest bardzo zmienna, bardzo trudna dla młodego pokolenia, ale pomagamy też tym, którzy w szkołach pomagają dzieciom i młodzieży, czyli młodym psycholożkom i psychologom. Czyli opowiadamy dzisiaj o trzech ważnych projektach. Pierwsze to warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów klas 7 i 8, które będzie realizowało dla nas Stowarzyszenie Przeciw Bierności. W tych warsztatach weźmie udział 750 osób. Bardzo cieszę się, że są to dwudniowe wyjazdy, w czasie których młodzież pozna zakamarki swojego umysłu, pozna to, jak mózg funkcjonuje, ale też zobaczą nasze cudowne branice. Drugi obszar to warsztaty radzenia sobie ze stresem dla maturzystów. To bardzo ważne, aby młodzież, która przygotowuje się do tego ważnego egzaminu, też nauczyła sobie ze stresem radzić. Na to ogłosiliśmy konkurs. I trzeci obszar to trwające już studia podyplomowe dla młodych psycholożek, psychologów, czyli tych osób, których staż pracy jest nie dłuższy niż 5 lat, które realizuje dla nas Uniwersytet WSB Merito. Studia podyplomowe bezpłatne dla uczestników po to, aby jak najlepiej wyposażyć w narzędzia, które są im potrzebne.